Siemano. Dzień dobry. Siemano. Dobrze was widzieć kolejnego dnia. Dziś zaczniemy jeszcze z inną księgą niż do tej pory. Będziemy szli tak mniej więcej chronologicznie, tak, piraty. Więc dzisiaj będziemy wchodzić do Księgi Wyjścia. W Księdze Wyjścia też będziemy mieli jakiegoś nieoczywistego bohatera, ale zanim. A bez sensu, bo znowu i tak wiecie, ale ja zawsze będę chyba tak robił. Ale chciałbym na samym początku zadać wam pytanie. Czy uważacie, że dwie osoby, które mają różne systemy wartości, wierzą w różne rzeczy, czy są w stanie się dogadać? Czy są w stanie zbudować taką wartościową relację ze sobą? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu. Jeśli macie wątpliwości, to też dajcie znać, jakie wątpliwości macie. Tak jest. A my przechodzimy do historii. Historii pogańskiego kapłana. Tak jest. I przeczytamy. Zawarta jest ona w drugim rozdziale Księgi Wyjścia i zacznę od połowy, tak mniej więcej 15 wersetu. Lecz Mojżesz uciekł od Faraona i osiadł w ziemi Midianitów. Kiedy przyszedł tam, usiadł przy studni, a kapłan Midianitów miał 7 córek. Te przyszły i czerpały wodę i napełniły koryto, aby napoić trzodę swego ojca. Ale pasterze przyszli i odpędzili je. Wtedy Mojżesz wstał i obronił je, po czym napoił ich bydło. A gdy wróciły do swego ojca, Reguela, ten zapytał, dlaczego dziś tak prędko przyszłyście? A one odpowiedziały, pewien Egipcjanin obronił nas przed pasterzami, a także naczerpał nam wody i napoił trzody. Na to Reguel zapytał córki, a gdzie on jest? Dlaczego puściłyście tego człowieka? Zawołajcie go, aby posilił się chlebem. Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka. Ten zaś dał Mojżeszowi za żonę swoją córkę, Sypporę. I urodziła syna i dała mu na imię Gerszon, bo powiedział, byłem przybyszem w obcej ziemi. Reguel, kilka rozdziałów dalej, Jetro. Mamy te dwa imiona, teścia Mojżesza. Taki. Był kapłanem... Midianickim. Dokładnie. Czyli po prostu kapłanem pogańskiego boga. Tak. A jednak widzimy tutaj Mojżesza razem ze swoim teścią, którzy mają naprawdę całkiem dobre relacje, przynajmniej tutaj to ewidentnie widać. I właśnie na przykład to jest bardzo pięknie pokazane, jak ten ojciec cieszy się z kogoś, kto tak pomaga jego córkom. Mm-hmm. Tak zdziwił się, że wcześniej przybyły do domu, że kiedy usłyszał, że ktoś odgonił tych ludzi, którzy nie pozwalali wykonywać swojej pracy jego córkom. Dokładnie. To bardzo się ucieszył, i kazał po prostu nakarmić go, żeby przyszedł do nich, aż w końcu u nich zamieszkał. Tak. Dla mnie w ogóle jest tutaj taka piękna rzecz, wydaje mi się bardzo wartościowa, bo to pokazuje, że dobro nie jest zamknięte tylko w jakiejś jednej grupie ludzi, tylko że dobro może być u wszystkich. I mamy nawet tutaj przykład taki bardzo skrajny, nie? Pogańskiego kapłana, który był w stanie, i to było dla niego wydaje się totalnie naturalne, aby jakąś taką wdzięczność okazać człowiekowi, który był dla niego wdzięczny, tak. Był mi dla niego miły. I tak jak powiedział Kuba, nie zatrzymało się niejako tylko na pewnej wymianie grzeczności, ale też całe później ich życie zostało splecione przez to, że swoją córkę dał za żonę Mojżeszowi. No właśnie, więc... patrzcie, jaki wspaniały gest, jakie niesamowite rzeczy, że po prostu jedna uprzejmość napędziła drugą uprzejmość, a ta uprzejmość stworzyła coś wspaniałego. Taki, czym jest związek małżeński i z tego, co widzimy po prostu w dalszej części Biblii, a co najmniej Mojżesz się w pięciu księgach nie skarży na swoją żonę, a nawet go w pewnym momencie chroni przed aniołem, który wygląda bardzo groźnie. I to jest niesamowite, jak jedna dobra rzecz może tak samo po prostu lawinowo nadać bieg dobrym rzeczom. To prawda. W przeciwieństwie do tego, co widzieliśmy wcześniej, u Lamecha i... Tak, właśnie to samo chciałem podkreślić, nie? Że zobaczcie, że to tak samo jak złe rzeczy, dobre działają bardzo podobnie. Nie? W sensie okazujmy dobro, a to dobro będzie do nas wracać. Czynimy zło, to zło wróci. No. Tak samo jak to samo, jak i dobro, więc po prostu bądźmy rozsądni i czynimy dobro, skoro będzie wracało. Właśnie. Jak ma być dobrze, to niech będzie dobrze. Dokładnie. I będzie lepiej, jak będzie dobrze. I ciekawą rzeczą, że nie, jakby ta cała historia nie
kończy się na tym, że ha, było mi miło, a było mi miło, fajnie, jesteśmy teraz jakbyś tam związani, koniec, prawda? Dobry teściu jednak. Zły. Tak, tak, to prawda. Właśnie tym razem mamy przykład dobrego teścia. Natomiast kilkanaście rozdziałów później, kiedy już widzimy Mojżesza, który na czele wielkiego narodu wyszedł z Egiptu, przeszedł przez morze i zbiera się przy górze Synaj, właśnie Jetro tego Mojżesza odwiedza, przyprowadzając jego żonę, przyprowadzając dzieci. I piękną dla mnie jest, piękny dla mnie jest ten fragment, który mówi 9 werset, rozdział 18. Jetro cieszył się ze wszystkiego dobra, które Pan uczynił Izraelowi, że wybawił go z ręki Egipcjan. I Jetro powiedział: niech będzie błogosławiony Pan, który was wybawił z ręki Egipcjan i z ręki Faraona, i który wybawił lud z niewoli egipskiej. Teraz wiem, że Pan jest większy od wszystkich bogów, bo gdy oni zuchwale postępowali przeciw Niemu, to od tego poginęli. Potem Jetro, teść Mojżesza, wziął całopalenie i ofiary dla Boga. Przyszedł też Aaron i wszyscy starsi Izraela, by jeść chleb z teściem Mojżesza przed Bogiem. Przed Bogiem, nie? I to jeszcze ze wszystkimi starszymi. Dla mnie to jest tak niesamowite. Widzimy tutaj człowieka, który rozpoczynał swoją historię od składania ofiar fałszywym Bogom, bo w tym został wychowany, tak żył, a przez relacje z Mojżeszem, przez to dobro, które sobie nawzajem okazywali, później przez te wszystkie dowody mocy Bożej, przez te cuda, które zostały wypełnione, mamy Jetra, który ostatecznie, no, ja bym odważył się powiedzieć to słowo, że nawrócił się. Mamy tutaj Jetra, który ostatecznie przyjmuje tą potęgę Boga i decyduje się i razem ze starszyzną Izraela je w obliczu Boga. No, no, piękna historia. Ja mam jeszcze wrażenie, że w ogóle Jetro jest bardziej sprawiedliwy niż naród wybrany. Że jest niby z pogan, nie? Ale zachowuje się w taki szlachetny, w taki piękny, taki dobry sposób, nie? I że po tych wszystkich wydarzeniach on ma taki wow. No, to prawda. Muszę oddać serce Bogu. I co bardziej, to właśnie już po późniejszej fazie relacji pomiędzy Mojżeszem, to Jetro bardzo mądrze wspiera Mojżesza. Tak. To jest niesamowite, że jeśli byśmy przyjęli taką narrację właśnie człowieka nowo nawróconego, takiego świeżego stażem w kościele, no to często patrzymy na takiego, o, jest fajnie zaangażowany, dobrze, ale on o kościele jeszcze niekoniecznie wie zbyt dużo, niekoniecznie zdarza się, że niekoniecznie traktuje się jakoś jego uwagi na poważnie. A tutaj widzimy Jetrę, który po prostu pomaga rozwijać działanie narodu wybranego. Przedstawia koncepcję, że słuchaj, Mojżeszu, jeśli ty będziesz sądził Izraela jako jedyny sędzia i rozwiązywał jego problemy, ani dla ciebie, ani dla niego to nie wyjdzie na dobre, prawda? Więc mamy człowieka, który z konkretną przeszłością, który tworzy coś tak, który jest w stanie dołożyć do dzieła Bożego coś niesamowitego. I dla mnie postać Jetra jest o tyle piękna, że on na każdym etapie swojego występowania, że tak powiem, w historii Mojżesza, jest taką postacią mądrą, taką dobrą, taką godną na oparcie się, nie? Po prostu, że jest taki... jest taki, ach. Tak, ale ma taką mądrość życiową, prawda? Nie? I kiedy widzieliśmy z córkami, że ej, no przecież pomógł wam, to czemu nie przeprowadziliście go, prawda? A kiedy przychodzi do Mojżesza, cieszy się, ej, naprawdę, fajnie, dobrze ci to wyszło, nie? A potem jeszcze, słuchaj, ale jest lepszy sposób. Po prostu od niego bije taka mądrość. A mogłoby się wydawać, skąd mądrość u takiego poganina, prawda? No. I wydaje się, że to jest taka naprawdę fajna rzecz, którą możemy z historii Jetra się nauczyć. Coś, co może spowodować zmianę w naszym myśleniu, bo widzimy tutaj, że Bóg działa przez różnych ludzi, prawda? I wpływa na różnych ludzi. I ten wpływ, który przez tych ludzi ma na swój kościół, czy na nas, po prostu indywidualnych jego członków, może być ogromny. Dlatego nie skreślajmy często ludzi ze względu na to, że wierzą inaczej, że są inni, czy tam w czymś się nie zgadzamy. Tak jest. Tym bardziej, że Jetro był dla mnie... Właściwie Jetro jest dla mnie takim trochę wzorem bycia ojcem, bycia kimś takim mentorem, nie? No bo on jeszcze też potrafił się przyznać do tego, że wierzył inaczej, ale teraz, po tym co zobaczył, uznał Boga za tego najwyższego. I to jest dla mnie takie niesamowite,
Bo patrzcie na to, nie? Że człowiek, który już jest wiekowy, bo był starszy od Mojżesza. No to no, jest, i który jest wiekowy, który mógłby dużo rzeczy nie rozumieć, nie potrafić, to on zachowuje się zawsze w sposób adekwatny. I taki naprawdę szlachetny. Po prostu jeszcze fajne to jest dla mnie, że on w relacji z Mojżeszem, on zawsze był dla niego taki bardzo ciepły. No bo przecież musiał widzieć, że na przykład Mojżesz się męczy, nie? Wyobraźcie sobie, Mojżesz już te po prostu gromady ludzi obsługuje, że tak to nazwiesz brzydko, nie? I w końcu ten też mówi, widzi go i mówi, Mojżesz, hej, zbasty, nie? I najlepsze jest to, że nie powiedział mu tylko, nie skrytykował go, ale przed rozwiązaniem, tak, z rozwiązaniem, nie? Z to tym jest takie dobre. I z taką troską o tego Mojżesza. Mhm. To prawda. A więc dzisiaj mamy dla Was takie życzenie i propozycje intencji dla naszych modlitw, abyśmy potrafili dostrzegać dobro w innych ludziach, bez względu na to, kim są. A być może to, jak my będziemy w stanie z nimi postąpić, jakie będziemy mogli z nimi relacje, to sprawi, że Bóg będzie w stanie zrobić cudowne rzeczy przez tych ludzi, którzy na ten moment może jeszcze nie wierzą, ale kto wie, jaka będzie ich przyszłość. Dlatego módlmy się o tych ludzi i módlmy się o nas, abyśmy mogli dostrzegać to dobro w tych wszystkich ludziach. Być na tyle pokorni, żeby to zauważyć. Tak, bo to jest trudne, to prawda. Więc teraz jest czas dla Was, a potem będzie modlił się Kuba. Panie Boże, dziękuję Ci za ten przykład Jetra, za tę mądrość, za to, że jest tak szlachetny, za to, że jest opisany w tak piękny sposób, w taki ciepły, w taki dobry, Panie Boże. Dziękujemy Ci za te dobre przykłady, bo już mieliśmy w tych odcinkach parę takich naprawdę złych przykładów. Ale spraw, Panie Boże, byśmy szli w ślady Jetry, że kiedy trzeba, przyznajemy rację do błędu. Mówimy, pomyliliśmy się. Że kiedy jest na to moment, mówimy, Bóg jest Bogiem i nie ma innego Boga. Spraw, Panie Boże, byśmy mieli taką gotowość do tego, żeby oddać swoje serce Tobie, oddać swoje serce tym, których kochamy i tych pewnie, których też my kochamy mniej. Dlatego, Panie, pomóż nam być tak praktycznym, przejawiać taką mądrość i Twojego Ducha w naszym codziennym życiu. Amen. Amen. Dzięki wielkie, że byliście i tego dnia razem z nami. Mamy nadzieję, że zobaczymy się już jutro. Tak, jest. I oczywiście nie może zabraknąć Waszych lajków pod tym odcinku. Subskrybujek. Subskrybajek, czy jakkolwiek, komentarzy. I pamiętajcie, że tam jest jeszcze taka strzałka w prawo i możecie udostępnić ten odcinek dalej, jeśli Wam się spodobał. I uważacie jeszcze jest taki dzwoneczek, który można tam zabić, żebyście wiedzieli, że... Kolejny zasilacz będzie, jest bo jak? Stawiony. Nas przegapicie? A może i nie tylko zasilacz, może jeszcze coś innego Was zainteresuje. Dlatego żegnamy się z Wami i do zobaczenia jutro. Na razie. Pa!